Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który od ponad 4 lat istnieje dzięki słuchaczom. Zachęcam do sprawdzenia profilu Brzmienia Świata na patronite.pl i do dołączenia do zbiórki. Brzmienie Świata. Z lotu Drozda. Jedno pchnięcie mieczem i koń był martwy. Zabił go z żalem i bez satysfakcji, jednak miał w tym swój cel. Zbliżała się bitwa, która miała zdecydować o wszystkim. Swoim ludziom powiedział, że jeśli zwyciężą, nowego wierzchowca weźmie od Rzymian. Jeśli zaś przegrają, żaden koń nie będzie mu już potrzebny. Był rok 71, przed naszą erą. Wojownicy maszerowali w kierunku swojego przeznaczenia. Wielu z nich znakomicie sprawdzało się w walce. Doświadczenie zdobywali przecież jako gladiatorzy na rzymskich arenach. Jednak trudno było nazwać ich żołnierzami. Pochodzili z różnych stron imperium. Mieli różne przyzwyczajenia. Nie zawsze mówili tym samym językiem. Łączyło ich tylko jedno. Pragnienie wolności. To był trzeci tak wielki zryw niewolników Rzymu. Pierwszy miał miejsce 50 lat wcześniej. Buntownicy opanowali wtedy środkową część Sycylii, zaczęli nawet tworzyć własne państwo, a Rzym początkowo nie mógł sobie z nimi poradzić. W końcu powstanie zostało zdławione. Kolejne wybuchło 3 dekady później, również na Sycylii. Trwało dłużej, ale i tym razem po kilku latach zbuntowani niewolnicy ponieśli klęskę. A teraz ponownie podnieśli głowę. Było ich 50 000. Niszczyli legion za legionem, wierząc, że ich dowódca, tak jak oni, były niewolnik, poprowadzi do zwycięstwa. Ten jednak nie był pewny przyszłości. Tym razem w bitwie mieli zmierzyć się z wojskami prowadzonymi przez Marka Liceniusza Crassusa. Był to doświadczony wódz i zręczny polityk. Za 20 lat stanie się jednym z najbogatszych i najpotężniejszych ludzi w całym rzymskim imperium. Wiedział, jak walczyć, a teraz mieli stanąć z nim do bitwy nad rzeką Silarus. 2000 lat później Spartakus znów ruszy do boju i zabrzmią odgłosy walki o wolność. W produkcjach filmowych dźwięk pojawia się w kilku warstwach. Wydaje się, że najważniejszą z nich są dialogi, czy generalnie ustne wypowiedzi bohaterów. To one pchają fabułę do przodu, to tam zawarta jest treść. Nieco na drugim planie, ale wciąż istotnym, znajduje się muzyka. Odpowiednio dobrana może na zawsze stać się wizytówką filmu, jak stało się to chociażby w przypadku Terminatora, Łowcy Androidów czy Pogromców Duchów. Dzięki muzyce, niczym pędzlem, malowany jest nastrój czy tempo filmu. Inaczej będzie w filmie kryminalnym czy szpiegowskim. Inaczej w opowieści z akcją toczącą się gdzieś w przestrzeni kosmicznej. A jeszcze inaczej, gdy w grę wchodzi film familijny z udziałem pociesznych zwierząt.
Tak więc mamy dialogi i mamy muzykę. Widzowie są w stanie je wychwycić i zidentyfikować. Tymczasem na to, jak odbierają film, ma wpływ jeszcze jedna warstwa dźwiękowa. Jest niedostrzegalna, ponieważ wtapia się w całość i nie domaga się uwagi, mimo że ma wielkie znaczenie. To efekty dźwiękowe, a wszystko zaczęło się od pewnego Amerykanina. Jack Foley był Nowojorczykiem. Urodził się w 1891 roku i początkowo jego życie zawodowe było związane z lokalnym dokiem portowym, gdzie wykonywał proste zlecenia. Zarówno praca, jak i sam Nowy Jork były dalekie od marzeń Foley'a, dlatego jako młody, acz już żonaty mężczyzna, przeprowadził się do Kalifornii i osiadł w mieście Bishop. W owym czasie to miasto, nazwane od nazwiska jednego z pierwszych białych osadników, nie wyróżniało się niczym szczególnym poza zjawiskową scenerią. Leżało w dolinie gór Sierra Nevada. W pierwszych latach drugiej dekady XX wieku sytuacja wielu mieszkańców miasta zaczęła się pogarszać. Leżące 200 km dalej Los Angeles przeżywało gwałtowny wzrost, a co za tym idzie, potrzebowało więcej wody. Okolice miasta Bishop były bogate w rzeki i źródła, dlatego władze metropolii wykupywały ziemię od miejscowych rolników, by mieć dostęp do wody. To sprawiło, że załamał się rytm życia w Bishop. Wielu mieszkańcom trudniej było o pracę, a pensje malały. Sytuacja dotknęła też Jacka Foley'a. Postanowił działać. Już wcześniej, w wolnym czasie, angażował się w pracę lokalnego teatru oraz w tworzenie komiksów na potrzeby prasy. Zdobyte kontakty wykorzystał, by dotrzeć do kluczowych ludzi, którzy w Los Angeles budowali nowe filmowe imperium, znane później pod nazwą Hollywood. Amerykańskie kino rosło w zawrotnym tempie, a jednym z gatunków, które miały się najlepiej, były westerny. Jack Foley przekonał więc decyzyjnych filmowców, że okolice miasta Bishop są idealnym planem zdjęciowym dla historii o kowbojach, szeryfach i rewolwerowcach. Bishop stało się jednym z najważniejszych filmowych miasteczek Hollywood, a dla Foley'a rozpoczął się nowy rozdział w życiu. Związał się blisko ze środowiskiem twórców kina i sam stał się tego kina częścią. Początkowo pełnił rolę przewodnika, który znał teren. Później grywał proste role, bywał nawet kaskaderem. Rozwinął skrzydła, gdy pojawiły się pierwsze filmy dźwiękowe. Teoretycznie dźwięk w połączeniu z obrazem był możliwy już 20 lat wcześniej, na początku wieku. Jednak trudną do przeskoczenia barierą była synchronizacja obu elementów oraz jednoczesny zapis dźwięku i obrazu na tym samym nośniku. Umożliwiły to dopiero technologie wynalezione na przełomie pierwszej i drugiej dekady XX wieku. Jednym z motorów napędowych tych zmian był inżynier Józef Tykociński Tykociner. Polak o żydowskich korzeniach, urodzony we Włocławku, a mieszkający w USA. Między innymi jego osiągnięcia sprawiły, że w 1927 roku do kin wchodzi The Jazz Singer, czyli śpiewak jazz bandu. Film w zasadzie nie zawiera jeszcze dialogów, ale znajdują się tam piosenki oraz śpiew dopasowany do śpiewających aktorów. The Jazz Singer, choć technicznie niedoskonały, uznawany jest za początek kina udźwiękowionego. To była rewolucja. Producenci filmowi chcieli dialogów, chcieli muzyki, a także zapragnęli, by sceny na ekranie nie tylko odpowiednio wyglądały, ale też by brzmiały naturalnie. Akcji na ekranie powinien towarzyszyć adekwatny dźwięk, na przykład pukanie do drzwi, gdy ktoś wchodzi do pomieszczenia. Albo gdy na podłogę spada szklanka. Albo gdy kowboje rozpoczynają westernową strzelaninę. Nagrywanie takich odgłosów bezpośrednio na planie filmowym było na początku historii kina niemożliwe. Jack Foley miał jednak pomysł, jak rozwiązać ten problem. W specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, nazwijmy je studiem nagraniowym, razem ze współpracownikami gromadził wszelkie sprzęty, które mogły wydawać dźwięki charakterystyczne dla danego filmu. Następnie, oglądając film, ekipa na żywo sztucznie tworzyła odgłosy, które powinny towarzyszyć obrazowi. Całość była nagrywana. Było to duże wyzwanie, w którym liczyła się precyzja oraz wyobraźnia. Dźwięk nagrany w studiu musiał nie tylko brzmieć wiarygodnie i adekwatnie, musiał też pojawić się w idealnym momencie i w odpowiednim tempie. Nie było miejsca na korekty. Jeśli więc bohater jechał na koniu,
Uderzenia kopyt o ziemię musiały być słyszalne. Poza tym inaczej brzmi koń w galopie, a inaczej stąpający powoli po murawie. Ta sytuacja została postawiona do góry nogami w filmie Monty Python i Święty Graal. Gdy oglądamy tam przemieszczającego się króla Artura, słyszymy, że jedzie konno, lecz na ekranie widać, że król podskakuje tylko, a biegnący za nim Giermek odtwarza jazdę konno, uderzając skorupami kokosa. Podobno ograniczenia budżetowe filmu nie pozwoliły na wykorzystanie koni, stąd powstał pomysł, by koń nie tyle się pojawił, co by zabrzmiał. Na pewno było taniej. Tak powstała jedna z bardziej pamiętnych scen w kinie komediowym. Ale wróćmy do Jacka Fowleya, ojca efektów dźwiękowych. Pierwsze szlify zdobywał przy produkcji filmu Showboat z 1929 roku. Był to tylko częściowo udźwiękowiony musical. W niektórych scenach słychać na przykład oklaski czy krzyki ludzi. To efekty dźwiękowe, nagrane gdy obraz do filmu był już gotowy. Po musicalu Showboat były kolejne produkcje, a Fowley stał się specjalistą od ich udźwiękawiania. Największą częścią jego pracy były odgłosy zupełnie banalne, ale takie, bez których każda scena wyglądałaby sztucznie. Szczególnie ważne były kroki, a te mogą występować w wielu wariantach w zależności od nawierzchni. Kroki na drewnianej podłodze, kroki na marmurze lub kamieniu, kobieta idąca na wysokich obcasach, albo kroki na piasku. Fowley był przygotowany na każdą okazję. Pracował przy wielu kinowych hitach, jak choćby słynnym horrorze Dracula z 1931 roku. W tej scenie Dracula, jako wytworny arystokrata, przyjmuje w swoim zamku gościa, za którym zamykają się duże drewniane drzwi. Słychać je dzięki Foleyowi i mają w tej scenie swoje znaczenie. I'm sure you will find this part of my castle more inviting. Odtwórcą tytułowej roli był Bela Lugosi. Dla tego pochodzącego z Węgier aktora postać Drakuli była zarówno drogą do sławy, jak i gwoździem do trumny. Niekoniecznie tej, w której Drakula miał spać. Lugosi do końca życia był zaszufladkowany jako wampir lub postać z horrorów. I tak zostało nawet po jego śmierci. Zgodnie z wolą rodziny został pochowany w kostiumie Drakuli. Metoda udźwiękawiania filmów stworzona przez Jacka Fowleya stała się do tego stopnia standardem, że w języku angielskim słowo Foley do dzisiaj oznacza właśnie tworzenie efektów dźwiękowych. Standard ten przeniósł się również do produkcji radiowych, gdzie duże, fabularne słuchowiska dzięki efektom tym bardziej zyskiwały głębię i siłę wyrazu. Nagrywanie ścieżki dźwiękowej już po nakręceniu i zmontowaniu obrazu stało się jeszcze ważniejsze, gdy filmy zaczęły przekraczać granice i stały się produktem międzynarodowym. Wtedy w grę wchodziła zamiana głosów oryginalnych aktorów na głosy aktorów mówiących w innych językach. Chodzi o tak zwany dubbing. Przez wiele lat w kinie usunięcie oryginalnych głosów pociągało za sobą usunięcie całej ścieżki dźwiękowej. Dlatego oprócz głosów nowych aktorów trzeba było też nagrać nowe efekty dźwiękowe. Od początku. Dopiero później powstała technika umożliwiająca rozdzielenie pierwotnej ścieżki dźwiękowej. Osobna część zawierała muzykę, osobna dialogi, osobna efekty dźwiękowe. Jednym z najważniejszych filmów w dorobku Jacka Fowleya była głośna superprodukcja Stanleya Kubricka z 1960 roku – Spartacus. W rolach głównych wystąpili m.in. Kirk Douglas, Laurence Olivier czy Peter Ustinov. Historia rebelii rzymskich niewolników obfitowała w widowiskowe sceny walki. Ich siła tkwiła nie tylko w obrazie, ale również w dźwięku. Tak brzmiał w filmie początek buntu niewolników. Słychać, że Fowley i jego zespół mieli niemało pracy. Spartacus był ostatnim dużym filmem, przy którym pracował Jack Fowley. Zmarł 6 lat później. Współcześnie technika umożliwia już realizowanie wysokiej jakości nagrań otoczenia w trakcie kręcenia filmów.
Mimo tego, w wielu przypadkach wciąż wykorzystywane są efekty dźwiękowe, które dokładane są do obrazu już po nakręceniu danych scen. Istnieją niezliczone bazy efektów dźwiękowych, które zawierają odgłosy niemal na każdą okazję. Korzystają z nich filmowcy, radiowcy, muzycy, a także producenci reklam. Korzysta także mówiący te słowa. W grę wchodzą nie tylko pojedyncze dźwięki charakterystyczne na przykład dla przedmiotów, ale również całe dźwiękowe pejzaże, tak zwane atmosfery, a więc całościowe brzmienie danego miejsca. Przecież w jadalni spodziewamy się usłyszeć sztućce i kładzione na stole talerze, a za oknem być może da się wychwycić szum ulicznego ruchu. W dżungli zabrzmią za to niezliczone owady, ptactwo oraz poruszające się liście, wśród których coś może się ukrywać. Skojarzenia z konkretnymi miejscami powstają w naszych głowach niemal natychmiast. Budowanie dźwiękowych teł wymaga łączenia ze sobą licznych efektów dźwiękowych, a kiedy jakiegoś elementu nie ma w bazach, trzeba go nagrać. Z tego powodu wciąż istnieją profesjonalne studia nagraniowe, specjalizujące się w tworzeniu dopasowanych do obrazu efektów dźwiękowych. W tej profesji liczy się jedna zasada. Efekt dźwiękowy ma być tak nagrany i podłożony, by widz lub słuchacz nie zorientował się, że słyszy sztuczną kreację. Dla przykładu polecam obejrzenie filmów produkowanych pod znakiem Red Bulla, na których widać ekstremalne wyczyny różnego rodzaju sportowców. Niemal zawsze na tych filmach słychać doskonale, na przykład przejeżdżającego narciarza uciekającego przed lawiną, czy rowerzystę pędzącego po widowiskowym urwisku. Rozstawienie mikrofonów na trasie przejazdu byłoby bardzo pracochłonne, drogie i niezbyt skuteczne. Lepiej nagrać wszystko w studiu. I niekoniecznie trzeba do tego użyć faktycznego roweru na prawdziwej skale. Niejednokrotnie specjaliści od efektów dźwiękowych wykorzystują przedmioty, które nie kojarzą się z finalnym dźwiękiem. Na przykład spłoszone stado ptaków wzbijających się do lotu może być stworzone poprzez szybkie uderzanie o siebie skórzanych rękawic, a nawet dzięki wielokrotnie otwieranemu parasolowi. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo nasze umysły zanurzone są w świecie dźwięku. Poprzez dźwięk rejestrujemy otoczenie, zbieramy informacje czy ostrzeżenia. Dźwięk umiejscawia nas w doświadczanej rzeczywistości, nawet jeśli jest to rzeczywistość filmowa. Gdy bohater filmu zamyka drzwi w swoim samochodzie, charakterystyczny odgłos musi się pojawić, choćby w grę wchodził najnowszy model luksusowego auta, którego drzwi w rzeczywistości zamykają się niemal bezgłośnie. Co ciekawe, istnieje grupa efektów dźwiękowych, która była i wciąż jest wykorzystywana wielokrotnie w licznych produkcjach w tym samym brzmieniu. Często wynika to z cięcia kosztów. Jeśli dany efekt dźwiękowy został nagrany dobrze, mógł pojawić się w wielu filmach należących do tej samej wytwórni filmowej. Tak było w przypadku tak zwanego krzyku Wilhelma. Krzyk ten został nagrany przez pewnego amerykańskiego aktora na potrzeby westernu z 1953 roku. Do dzisiaj ten sam krzyk wzbogaca kolejne filmy. Można usłyszeć go w Gwiezdnych Wojnach, w Batmanie, w Przygodach Indiany Jonesa, we Władcy Pierścieni albo w Awatarze. Lista jest znacznie dłuższa. Wsłuchując się w najbardziej znane produkcje filmowe, można odkryć, że dźwięk hamujących lub zatrzymujących się samochodów jest w nich często jeden i ten sam. Podobnie jest z dzwoniącymi telefonami, wystrzałami broni, eksplozjami, policyjnym walkie-talkie, alarmami czy błyskawicami. Czasem ten sam efekt dźwiękowy może połączyć bardzo odległe od siebie byty. Na przykład niektóre otwierane drzwi w bardzo popularnym serialu kryminalnym Breaking Bad brzmią dokładnie tak samo jak drzwi w komputerowej strzelance Fortnite. Powtarzającymi się efektami dźwiękowymi są też odgłosy wydawane przez zwierzęta, takie jak słonie, wielbłądy, konie, psy, koty czy różnego rodzaju potwory. Jeden z takich efektów dźwiękowych stał się znakiem rozpoznawczym wytwórni filmowej Metro-Goldwyn-Mayer. Filmy czy seriale tej wytwórni, która w tym roku obchodzi stulecie istnienia, zaczynały się planszą informacyjną z nazwą wytwórni, a w jej centrum znajdowała się głowa poruszającego się lwa. Pierwotnie ów lew nie wydawał z siebie dźwięku, ale później symbol wytwórni Metro-Goldwyn-Mayer wzbogacono o ryk. Ryk,
który z samym lwem miał niewiele wspólnego, o czym przekonacie się za chwilę. Tak jak Król Lew, disneyowski film animowany, dla kilku pokoleń wyznaczył sposób, w jaki patrzymy na lwy. Tak wydaje się, że książka Księga Dżungli stworzyła archetyp innego wielkiego kota, tygrysa. No przynajmniej dla Europy i generalnie dla świata globalnej północy. To jeden z największych i najskuteczniejszych drapieżników na świecie, obok wspomnianego lwa oraz niedźwiedzia polarnego. Na wolności żyje blisko 5,5 tysiąca tygrysów, ale mimo ich niedużej liczby są miejsca, gdzie natknąć się na nie jest stosunkowo łatwo. Razem z nami jest teraz dziennikarka oraz autorka kilku książek, w tym tej najnowszej, która ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Marginesy. Marta Sawicka-Danielak, dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Tytuł tej książki to Oko tygrysa o bestii, którą stworzył człowiek. W ramach konfrontacji z tym tygrysim tematem wiedzę zdobywałaś m.in. w Indiach, a szczególnie w jej południowo-wschodniej części. Przyglądałaś się temu, jak tygrys był i jak jest postrzegany w różnych kulturach. A jeżeli chodzi o nas, o Europejczyków, przekonuje, że to postrzeganie jest spuścizną kolonializmu. Tak, nie trzeba nikogo przekonywać, no, że w Polsce, która kolonii nie miała, ale bardzo pragnęła je mieć, jednak mamy
w trzonie naszej kultury kolonializm, ponieważ jesteśmy kulturą europejską, a kultura europejska jest zbudowana na kolonializmie i rasizmie od oświecenia, więc nawet jeżeli nie mieliśmy kolonii, to absorbowaliśmy te wartości chociażby z lektur i z kultury, ze sztuki. No, Henryk Sienkiewicz w Pustyni i w Puszczy napisał to, co napisał, więc możemy ewidentnie stwierdzić, że wpływy w tym momencie brytyjskiego kolonializmu do Polski też przenikały. No i nie tylko ta książka, bo ta jest bardzo znana, ale ogólnie no, myśl europejska, w której to Europie, Polska się znajduje i zawsze kultura europejską żyła, no bo jaką inną, w trzonie jej jest doświadczenie kolonialne. To dziś korzystamy z zasobów kolonii, a kiedyś wydawało się o Europie, że się to nam należy. Białemu człowiekowi się należy. Wspomniałem na początku Księgę Dżungli Kiplinga, bo też o tej książce wspominasz u siebie, w swojej książce. To też jest lektura, tytuł, pozycja, która dla ciebie jest też ważna ze względu na wspomnienia z dzieciństwa. I to nie są łatwe wspomnienia z tego, co zrozumiałem z kart twojej książki. To jest wspaniała książka i ja uwielbiałam Księgę Dżungli. Teraz jako dorosła, czy parę lat wcześniej, jako krytyczka literacka spojrzałam na tę książkę z innej perspektywy, bardziej świadomej. I niewątpliwie Kipling jest i był wspaniałym pisarzem, a Księga Dżungli, zwłaszcza dla dzieci w odległej Polsce, jest wspaniałą, egzotyczną podróżą pełną przygód. Ale Tygrys, który jest takim antybohaterem tej książki... To przypomnijmy jeszcze, tam jest taki tygrys, który się na naszego głównego bohatera czai, jest takim arcywrogiem. Tak, jest Shere Khan, tygrys, który jest w Księdze Dżungli ludojadem. Nie ma tam innych tygrysów. Jak pamiętamy, liczne zwierzęta, one mają swoje cechy, a tygrys jest tym, który dybie na człowieka, dybie na bezwłosą istotę, chce widzieć strach w oczach człowieka i wszystko, co dotyczy tygrysa, uświadamia nam, czy przekonuje nawet podprogowo małemu dziecku, że tygrys jest bestią, której trzeba się obawiać, bo czerpie jakąś swoistą przyjemność z atakowania człowieka. No, ja przeczytałam tę Księgę Dżungli wielokrotnie, uwielbiałam ją, uwielbiałam czytać o powieści z dalekich lądów. Pamiętam, były różne takie książki pełne takich kolonialnych kalek, których wtedy nie byłam świadoma, ale podróże zawsze mnie fascynowały. I wówczas nie mieliśmy szczęśliwie, i dzieci nie miały szczęśliwie tylu bodźców, co teraz, więc sobie same dawkowały na przykład silne emocje, ale taką emocją jest na przykład strach. Więc ja z jednej strony uwielbiałam czytać od zawsze, ale z drugiej strony lubiłam też się czasem bać. Więc przed snem sobie czytałam odpowiednie fragmenty tejże Księgi Dżungli. Ona zawsze leżała u mnie przy łóżku. To wydanie miało taką okładkę, bo księga jest dwutomowa. Z jednej strony był pierwszy tom, jak się przewracało książkę, drugi tom. Na jednej stronie była taka paszcza tygrysa z obnażonymi kłami, gotowy do ataku. Z drugiej strony taka małpka. No zawsze leżała u mnie przy łóżku na stronie tygrysa. Ja znałam na pamięć ten rysunek. Mogłabym go namalować. Sięgałam po fragmenty, kiedy właśnie ten tygrys już jest blisko tego ataku, kiedy pierwszy tygrys został stworzony przez, nie pamiętam jak tam jest to powiedziane, nie pada słowo stwórca, ale pierwszy tygrys został stworzony po to, żeby po prostu człowiek się go bał, żeby chłoptać krew człowieka. No więc sobie dawkowałam te sceny, żeby wywołać w sobie jakieś emocje silne. No i faktycznie wywołałam. Często ten tygrys śnił mi się i potem już jako osobie dorosłej często tygrysy się śniły. I tak jak po ekranizacji Akademii Kleksa, po premierze w kinie miałam koszmary po paradzie wilków. Aha. Tak, i to też całe życie mnie nawiedza. Tak po Kiplingu miałam po prostu sny, że tygrys się zbliża do mego mieszkania, gdzieś tam już jest na klatce bloku albo ale gdzieś... Za windą czy schodami? No właśnie jest już pod drzwiami, więc nigdy nie wiedziałam, jak się tam dostał. Albo że jestem w domu babci, który to był takim domem z ogrodem w Białymstoku w mieście i on nie widzieć skąd tam gdzieś już przez okno węszy, widzę jego pysk, że on jest przy oknie. A żeby dodać jeszcze pikanterii tej historii, to jako dziewczynka usłyszałam, że w naszym ogrodzie zoologicznym, u nas to się nazywa zwierzyniec w Białymstoku, ja mieszkam od 20 lat w Warszawie, ale pochodzę z Białegostoku i tam przypadało moje dzieciństwo, lew wciągnął dziecko do klatki i je pożarł. Ale to mówisz o faktach teraz. No, ja wiesz, ja tego nigdy nie mogłam znaleźć potwierdzenia, ale wszyscy, z którymi rozmawiałam z dawnych roczników, mówią, że było takie wydarzenie. Ja jako dziecko już chodziłam do tego ogrodu zoologicznego, do tego zwierzyńca, z tą wiedzą. A tam tygrys oczywiście był? Nie, tygrysa nie było, ale był lew. Były dwa konkretnie, lwy i niedźwiedź. Więc dla mnie te dzikie koty i w ogóle zwierzęta, które są drapieżne, przerażające. Wilk w polskiej kulturze, tygrys w azjatyckiej, czy też lew...
No jakoś żyłam w takim świadomości, że to co straszne przychodzi od drapieżników, od drapieżnych zwierząt. I potem w dorosłym życiu jakoś postarałam się z tym skonfrontować. Całkiem przypadkiem w moim życiu pojawił się taki incydent, taka sytuacja, która otworzyła to moje poszukiwanie i podróż za tygrysem. Dlaczego ja go tak widzę? Czy on faktycznie taki jest? Gdzie go mogę spotkać w dzikości? Książka, którą właśnie wydałam, Oko tygrysa, to jest książka, którą pisałam kilka lat, ale tak naprawdę dojrzewałam do niej dużo więcej, długo więcej. Książka osobista do pewnego stopnia. Tak, bo ja bardzo cenię jako czytelniczka takie osobiste pisanie. Wiem, że w Polsce różnie jest z oceną takiego pisania, ale ja bardzo lubię też takie amerykańskie zaangażowane reportaże, bo dla mnie wtedy jest zrozumiały kontekst tego pisania. Co innego, jak czytam artykuł naukowy, który stara się być obiektywny, to zupełnie inne przykładam do tego kryteria, ale gdy czytam książkę reporterską, eseistyczną, non-fiction, lubię wiedzieć coś o tym autorze, więc sama też uprawiam takie pisanie. 5,5 tysiąca dzikich tygrysów na świecie żyje w 10 krajach. Na początku XX wieku, jak piszesz u siebie w książce, mogło być ich nawet 100 tysięcy, więc różnica jest kolosalna. To jest też symbol narodowy wielu krajów, w tym Korei obu, gdzie już tygrysów w ogóle nie ma. Symbol został, prawda? To jest bardzo ciekawe, ponieważ Korea, nawet kształt Półwyspu Koreańskiego przypomina sylwetkę tygrysa. Tak, naprawdę? A to muszę sprawdzić na mapie. No to sprawdź. I to tak się mówi, u nich się mówi, że to jest kraj tygrysów, przy czym od lat 50. XX wieku nie ma tam dzikich tygrysów, ale nie przeszkadza to na przykład, by tygrys był maskotką olimpiady na przykład zimowej w 2018 roku. Więc to jest ta ironia, albo ten paradoks, że wiele krajów azjatyckich, te kraje utraciły tygrysa jako zwierzę żyjące w dzikości, a wciąż to zwierzę istnieje w ich kulturze, symbolice i wciąż się do niego odwołują, ale tego zwierzęcia już nie ma i najczęściej to oni, mieszkańcy danego kraju, się przyczynili do tego, bo oczywiście globalne zmiany na naszej planecie wywołują wylesianie planety, wszystkie te elementy, które wpływają na katastrofę, są bardziej złożone, czyli trudno obarczać miejscowych, ale w przypadku tygrysów to jest tak, że często miejscowi przetrzebili bazę pokarmową tychże tygrysów, czyli polowali na ofiary tygrysa, ale też kłusowali na tygrysy, bo na przykład w Korei ostatni tygrys padł właśnie od kuli myśliwego i w wielu krajach azjatyckich. Ale oprócz tego, że co prawda nie ma tygrysów w Korei, ale są w Indiach, gdzie tygrys też jest ważny kulturowo i po części religijnie. Zresztą większość dzikich tygrysów właśnie w tym kraju żyje, jakieś 70%, coś koło tego. Mówi się, że 75%. Obecny spis tygrysów mówi o 3200 sztukach tygrysa. Brzydko to brzmi, sztuki tygrysa, no ale tak jest liczony ten tygrys. Naukowcy podważają metody zliczania tych tygrysów. Ale na korzyść tygrysów, czy na niekorzyść? Jest ich więcej, czy mniej? Na korzyść tygrysów, bo tygrysy stały się takim propagandowym elementem urzędującego premiera, który uprawia ekonacjonalizm po prostu. Nagle tygrys jest narodowym zwierzęciem, które to liczymy namiętnie, ścigając się na przykład z Putinem, który też uwielbia tygrysy. No ale im się nie dziwię, no jeżeli jestem bohaterem państwa i chcę być liderem i mam duże ego, to nie zrobię sobie za symbol na przykład sarny czy jakiejś antylopy, bo to nie brzmi dumnie. Tygrys brzmi znacznie lepiej. No tak, ale Modi nie wybrał tygrysa na zwierzę narodowe. Ono zostało zwierzęciem narodowym w 1973 roku. Warto wspomnieć, że przed tym rokiem to lwy, lew azjatycki był symbolem Indii. O. Tak jak mamy filary Ashoki, które są w Godle, które były oryginalnie w miejscu pierwszego kazania Buddy, to lew azjatycki był godłem i jest wciąż Indii, ale stracił ten status zwierzęcia narodowego na rzecz tygrysa. No i trzeba powiedzieć, że obecnie jest tylko kilkadziesiąt sztuk tych lwów azjatyckich w stanie Gujarat, z którego pochodzi zresztą premier Modi. A gdy tygrys stawał się zwierzęciem narodowym i wpłynęła na to premierka Indira Gandhi, to było w Indiach, uwaga, 800 dzikich tygrysów. 800. W 72 zakazano polowań na tygrysy, a w 73 rozpoczęto projekt rządowy, projekt Tygrys w takim bezpośrednim tłumaczeniu i on trwa do dziś. I on zadziałał, to znaczy sukces jest, bo tych tygrysów jest więcej. Tak, ale to niekoniecznie sukces aktualnie panujących, ale aktualnie panujący odtrąbiają ten sukces. I rozmawiałam z ekspertami w Indiach, zoologami, ludźmi od ochrony przyrody i wszyscy mówią jednogłośnie, że metody, jakie stosuje administracja rządowa, to są metody antynaukowe i że żadni naukowcy, a przynajmniej tacy cenieni i wiarygodni, obiektywni, a nie na usługach rządu, nie są zapraszani ani do badań, ani do nawet wglądu w te badania.
Więc podważana jest ta liczba. Twierdzi się, że jest dużo mniej tych tygrysów, bo odkąd Modi zaczął je liczyć, ta liczba strasznie szybko zaczęła rosnąć. Kreatywna księgowość czy biurokracja? No, kreatywna księgowość i biurokracja w jednym. A odkąd jeszcze z Putinem postanowił zrobić taki projekt wspólnie przy pomocy Banku Światowego i WWF, dwa razy tygrys, czyli dwa razy T, czyli podwojenie liczby tygrysów, no to od tego momentu, kiedy podpisano tam różne porozumienia, to w ogóle te liczby te zaczęły tak szybko rosnąć, że to po prostu nie do wiary. Oczywiście fajnie, że rosną, nawet jeżeli rosną w wolniejszym tempie niż podaje to administracja indyjska. Ale to znowu mówię o tym ekonacjonalizmie i o tym, ty mówisz, że fajnie mieć w godle tygrysa, a nie sarnę. No, gdybym był autokratą, to tak bym pewnie wybrał. No, no tak, ty nie? No słuchaj, ja nie, ale tygrysy były od zawsze symbolem władców, no i też tyranów. To prawda. Tygrys symbolizuje moc, siłę, dominację. No, no drapieżność jest też. Jest kluczowym drapieżnikiem, więc trudno wybierać ofiarę. Wybiera się kluczowego drapieżnika na pokazanie podwładnym swojej siły. Więc to naturalne, że on wybiera tygrysa. Ale pytanie, dlaczego chroniąc tygrysy jednocześnie im szkodzi? Na przykład wypowiedzi, którą daje dziennikarzom, mówi o wzroście liczby tygrysów i wzroście liczby budowanych betonowych dróg w Indiach na przykład, które przecinają rezerwaty i lasy. No, głupota skrajna. Więc z jednej strony mówi się o ochronie tygrysa, a z drugiej strony nic nie robi się, żeby te siedliska chronić i tempo wylesiania Indii jest ogromne. I przyrost ludności. Jak ja pisałam książkę, to jeszcze Chiny były najludniejszym krajem, gdy wydałam już są Indie. Więc zwiększanie się populacji ludzkiej na pewno nie pomaga w ochronie tygrysów. Bo im więcej ludzi, tym mniej tygrysów. Ja pamiętam, że jakieś dekadę temu, jak siedziałem mocniej w tematach butańskich, to dotarłem do takiej informacji, że tygrysy bengalskie, bo o nich mówimy, prawda, to one zasiedlają Indie, stwierdziły, że może fajnie jest żyć w Butanie, przechodzą przez granicę, już nie są bengalskie, tylko butańskie właściwie, bo w Butanie mają po prostu więcej spokoju, mimo że kraj malutki przecież. Tak, ale bengalski tygrys to jest nazwa podgatunku, więc to nie chodzi o przynależność ich narodową, bo szczęśliwie pozaludzkie zwierzęta nie mają, tak? Tygrys jest od milionów lat na naszej planecie i miał najszerszy zasięg geograficzny ze wszystkich dzikich kotów. Ale zasiedlał zawsze tylko Azję, o czym niewiele osób wie, bo czasami mnie ludzie pytają, czy ja widziałam w Afryce na safari tygrysa. No. To się zdarza niestety czasami. Ojej. No więc... Tak samo jak pingwiny razem z niedźwiedziami polarnymi. Ale wiesz, ja rozumiem tych ludzi, ponieważ nasza edukacja o przyrodzie jest tak słaba i to nie wina, że zadają takie pytania. Żadne pytanie nie jest głupie. Ale no jeżeli my w Europie mamy te tygrysy od dawien dawna, zawsze były w niewoli, na uwięzi, Neron uwielbiał walki tygrysów, mijał ponoć swoją własną oswojoną tygrysicę, o ile można oswoić tygrysa. I zawsze, tak jak piszę w książce, na tym tygrysie w Europie kładł się cień kraty, tak? One zawsze były w niewoli. I to samo dotyczy innych kontynentów. Tylko w Azji mamy dzikiego tygrysa, ale nic dziwnego, że ludzie pytają, czy widziałam na safari w Afryce tygrysa, bo teraz wszystko jest wszędzie, więc pewnie i w Afryce są sprowadzane tygrysy na safari. No w Stanach Zjednoczonych na pewno, tam jest wszystko, prawda? No właśnie, to jeżeli jesteśmy przy Stanach Zjednoczonych, no to czy masz pojęcie, że, a pewnie masz, ale może nasi słuchacze nie wszyscy o tym wiedzą, że w samym stanie Teksas w USA jest więcej tygrysów niż wszystkich w dzikości na planecie. To jest zagłębie w ogóle dzikich zwierząt, których tam w ogóle nie powinno być. Tam jakieś dzikie stada, dzikie stada żyraf na dużych przestrzeniach teksaskich, ale oczywiście prowadzone tam z zewnątrz, ku ucieszy jakichś ludzi, którzy, nie wiem, mają za dużo pieniędzy, czy się nudzą, za dużo terenu mają. Chyba mają za mało rozumu przede wszystkim. Wróćmy do Indii. Jest takie miejsce w Indiach, w południowo-wschodniej części kraju, które odwiedziłaś, gdzie tygrysy żyją w stanie dzikim. Nie ma ich tam jakoś bardzo wiele, jeżeli chodzi o skalę całego kraju, ale miejsce jest niezwykłe i kontekst bytności tych tygrysów jest niezwykły. To miejsce nazywa się Sundarbany. Co to jest? Tak, Sundarbany. Bengaliści mnie poprawiają, że się wypowiada Sundarbany. Sundarbany? Bo tak, tak, ponieważ... Tak, z węgierska brzmi jakoś. No trochę. Może ja tak nie do końca to poprawnie wymawiam, ale w bengalskim znak S wymawiamy jako sz, czyli Sundarbany. To jak węgierski. No. No widzisz, może tam są też węgierskie tygrysy jakieś. A jeszcze niedawno w Turcji były tygrysy, ale już ich nie ma. Jeszcze Viktor Orban będzie chciał mieć tygrysa za głową. O Boże, może już ma. Dobrze. Słuchaj, może skończmy już wątek. Sundarbany, czy też Sundarbony. W dosłownym tłumaczeniu Sundarban to jest piękny las. To są ostatnie na planecie tak rozległe, zwarte lasy namorzynowe, które rozciągają się po stronie Indii i Bangladeszu.
Już powiedzieliśmy, co przyroda myśli o podziałach politycznych, więc człowiek podzielił las Sundarbanów na mniej więcej na pół i w połowie jest granica. Ale flora, fauna jest ta sama po obu stronach i również tygrys bengalski występuje i po stronie Indii i Bangladeszu. A co to jest las na Morzu Nowym, gdybyś opisała? No byłaś tam na miejscu, więc jak to wygląda w ogóle? Las, jak w Polsce, czy może jednak są różnice? No, las na Morzu Nowym, czyli las składający się z namorzynów, czyli mangrowców, roślin przystosowanych do drzew najczęściej, krzaków, drzewa mangrowe, przystosowanych do życia, wzrostu w słonej, zalewanej glebie. I ląd tam znika dwukrotnie w ciągu doby. Są pływy czterokrotnie w ciągu dnia. Korzenie wystają na morzynów ponad ziemię. One tak czerpią tlen, więc one nie rosną tak jak drzewa do głębi, tylko w górę. Takie korzenie oddechowe. Czasami te korzenie wyglądają jak takie szpady najeżone. Bardzo ciężko jest wtedy po tym terenie chodzić, bo są ostre. Jest wiele gatunków drzew namorzynowych. Dominuje w tym regionie drzewo sundari, czy shundari, czyli w wolnym tłumaczeniu piękne. Dominuje, ale to też w zasadzie należy do przeszłości, bo skażony teren, zmiany klimatu, które tam są dużo silniejsze niż w innych regionach, bo jest bardzo duże zasolenie, dużo szybciej podnosi się poziom wody niż w innych regionach. To jest też miejsce, gdzie się spotykają trzy rzeki, prawda? Między innymi Ganges. Tak, trzy rzeki i ocean, więc woda jest słono-słodka. To jest taka charakterystyka i dlatego tam są endemiczne zwierzęta, które nigdzie indziej nie występują, bo jest to bardzo specyficzny ekosystem. Lasy mangrowe chronią przed zalaniem, dlatego one porastają to wybrzeże, które jest naturalnie zalewane, może są naturalną taką tarczą przed falą. No ale cóż, na planecie było bardzo dużo tych lasów mangrowych, ale co zrobił człowiek? Wyciął je. I co teraz będzie? Zalane zostaną na przykład takie miasta jak Mumbai, które jeszcze 100 lat temu był porośnięty namorzynami, który był naturalnym takim falochronem. Człowiek często myśli, że jest mądrzejszy niż natura, niż przyroda. Nie mogę być niż natura, bo my jesteśmy naturą, ale że jesteśmy mądrzejsi niż przyroda. I pozbywamy się często takich elementów, które no właśnie nas chronią. I tam ludzie zostali, wprawdzie świadectwa osadnictwa są od wielu wieków wstecz, ale to były bardzo takie nieduże enklawy ludzkie, a brytyjscy kolonizatorzy sprowadzili tam ludzi, którzy uciekali przed pogromem religijnym. Tu musielibyśmy wejść już w takie polityczne historie, ale ludzi, którzy no, byli bezradni, bez zasobów, często niepiśmienni, zostali sprowadzeni na tereny po to, żeby uprawiać ziemię, której się prawie nie da uprawiać, żeby opodatkować tę ziemię, no żeby kolonizator miał zyski. Ci ludzie już tam zostali i wiele osób mówi, tych ludzi nie powinno tam być, bo to jest tak trudny rejon do życia dla człowieka. No ale ci ludzie zostali i rozmnażają się dość szybko, bo jak wiemy, Indie są teraz w ogóle najliczniejszym krajem świata, więc to jest jeden z najgęściej zaludnionych rejonów świata, te Sundarbany. W ogóle jak to jest duży teren, tak gdybyśmy opisali? No bo teren zalewowy, więc jak rozumiem, jest sporo wysp, czy jakichś półwyspów? Po samej stronie indyjskiej jest ponad 100 wysp, około 102 wysp i one są właśnie ustawicznie zalewane, niektóre całkowicie. Niektóre już w ogóle zniknęły pod poziomem morza i mówi się, że Sundarbany zniknął w ciągu pół wieku w ogóle z mapy. Ludzie tracą domy, tożsamość przez falę zalewową. No i to samo jest po stronie Bangladeszu, kolejne wyspy, więc to jest taki archipelag wysp. One się ciągną w górę Sundarbany, też do Sundarbanów należą wyższe partie trochę stałego lądu, ale ten rejon, gdzie mieszka tygrys bengalski, królewski tygrys bengalski, bo oni tam wszyscy podkreślają, że to jest królewski tygrys bengalski, to są tereny wysp. I utworzono tam rezerwat tygrysa na kilku wyspach, gdzie człowiek nie może mieszkać. Więc ludzie zasiedlają wyspy, które są często tuż obok. Na przykład dzieli wyspę tygrysów od wyspy ludzi, wcale nie szeroka znowuż tak rzeka. A trzeba wiedzieć o tym, że tygrysy nie boją się pływania. Wbrew kotom naszym domowym, które nie przepadają za wodą, to wszyscy kociarze wiedzą o tym. No właśnie, ale tygrysy lubią pływać. Potrafią przepłynąć kilkadziesiąt kilometrów. I zaraz dojdziemy do tego, że one też atakują z wody, co jest najstraszniejsze w tej historii, przynajmniej dla mnie. Ja jako kociara powiem, co mnie zawsze fascynowało, że tygrys i kot domowy dzielą 96% wspólnego genomu. I prócz takich różnic jak to, że kot domowy nie lubi wody,
to behawioralnie i anatomicznie są bardzo do siebie zbliżone, tylko skala je różni. Więc jak się widzi w dzikości tygrysa, to on się zachowuje tak jak nasz domowy kot. To znaczy, ja już czytam jego zachowanie po ruchu ogona, jaki chód ma, jaki ma wyraz pyska, ja czy też twarzy. Ja po twojej książce zwróciłem uwagę na to, że wielokrotnie mi się coś takiego zdarzało, że mój kot domowy, no jesteśmy u mnie w domu, kot akurat nie ma, bo dziś pewnie ma drzemkę po raz kolejny dzisiaj, ale czasami, jeżeli jest w nastroju do zabawy i takim quasi drapieżnym, to jak się człowiek obróci tyłem do niego, dokładnie wtedy podskakuje, prawda, do nas. Podskakuje i biegnie. Biegnie, tak. Dokładnie w tym momencie, po lekturze twojej książki, obejrzałem sporo nagrań wideo, gdzie były tygrysy właśnie, gdzie zarejestrowano różne ataki, albo takie poważne w terenie otwartym, albo nawet takie sytuacje, no, bezpieczne, kiedy ktoś był w zoo i było widać tygrysa po drugiej stronie, za kratą czy za jakąś płytą przezroczystą, człowiek się obracał plecami i w tym momencie ten tygrys się rzucał na kratę czy na jakąś ścianę. Mhm. Dokładnie w tym momencie. Więc to podobieństwo rzeczywiście widać na gołym okiem. Właśnie, zauważyłeś, że te ruchy oprócz ataku od tyłu, to w ogóle takie podskakiwanie, to jest takie fascynujące, prawda? Przysiadł tuż przed startem. I sobie myślisz, kurczę, tak mój kot robi. No i potem sprawdziłam właśnie, że 96% wspólnego genomu. I naprawdę niewielkie są różnice w zachowaniu, chociażby ta woda już wspomniana. Mhm. Poza tym one są bardzo podobne. No i kolega mój, który jest biologiem, powiedział, no bo ja zawsze powtarzam kociarzom, że jakby kot domowy był wielkości tygrysa, to w końcu i tak by was zeżarł. Ja bym się nie zdziwił. Zresztą koty domowe generalnie to są raczej samotnicze jednostki, prawda? Potrafią, jeżeli wychodzą gdzieś na zewnątrz, co generalnie nie popieram, no bo jak koty wychodzą na zewnątrz, to robią spustoszenie wśród ptaków i różnych innych zwierząt, ale jeżeli wychodzą, no to przecież właśnie błąkają się gdzieś tam swoimi ścieżkami, chodzą samotnie. To nie są zwykle stada. I podobnie jest z tygrysem, bo trzeba wiedzieć, że na przykład lew wspomniany afrykański żyje w stadzie. Tak. A tygrys, podobnie jak nasz kot domowy, nasz, bo myślę o twoim i swoim, lubi być taki w dystansie, lubi chodzić swoimi ścieżkami i tygrys również jest samotniczym zwierzęciem. Matka, gdy wychowa swoje potomstwo tygrysie w ilości najczęściej około 4 tygrysiąt i one około 2 roku życia ją opuszczają, to zostaje sama. Ojciec się nie interesuje tymi tygrysiętami, tak jak w stadzie lwów są tam jakieś hierarchie i role. Także one w zasadzie, prócz tego momentu, kiedy żyją z braćmi, siostrami i mamą, gdy dorastają, to potem już nigdy nie żyją w większej konfiguracji, nie żyją w duetach, w parach. Nie, tylko na czas godów się spotykają. Więc tak, tygrys jest samotniczy. Bardzo trudno go, mówiąc kolokwialnie, namierzyć. I też stąd się wzięło wiele stereotypów na temat tygrysa, bo do dziś on nie jest tak dobrze przybadanym zwierzęciem. No bo jak w dzikości go dobrze zbadać, skoro jest taki nieuchwytny? Trwają od lat badania, ale to nie jest zwierzę. Wiadomo, że zwierzę w niewoli, dzikie, zawsze będzie miało inne zachowanie, więc takie badania nie są wiarygodne. A zbadać takie zwierzę w dzikości jest trudno, a najbardziej trudno jest je zbadać na Sunderbanach, ponieważ teren na to nie pozwala. Bo tak jak powiedziałam, jest to teren zalewowy, tam nie ma dróg lądowych, tam się przemieszczamy czółnami. No drogi lądowe są na terenie wysp, ale to jest wyspa ograniczona, musimy przepłynąć na kolejną wyspę. Więc gdyby chcieć zbadać tygrysy na Sunderbanach, no to jest bardzo trudne. I dlatego do dziś nie wiadomo, dlaczego tygrys na Sunderbanach zaczął sięgać po człowieka jako element swojej diety. I tu mówimy o faktach, to nie są przypuszczenia. Tak, to są fakty. Obecnie po stronie indyjskiej około 120 osób, ja uważam, że dużo więcej, ale nie mam takich pewnych, zresztą pisząc i mówiąc o Indiach, trudno w ogóle znaleźć takie wiarygodne źródła. Ja myślę, że około 150 osób ginie po stronie indyjskiej i tyle samo po stronie Bangladeszu. Rocznie. Rocznie. Oczywiście to nie są wszystkie tygrysy, które to robią. To są jakieś konkretne, które się nauczyły tego. A w ogóle ile tygrysów mieszka w Sunderbanach? Około 100. Mówimy o indyjskiej części, czy o indyjskiej. W sumie? Mówmy teraz o indyjskiej. Dobrze. Części, bo to ja głównie badanie robiłam po stronie indyjskiej, więc skupiamy się teraz na Sunderbanach, czy Sunderbanach indyjskich. I tam żyje około 100 tygrysów, co wcale nie jest, jak możemy czytać w Wikipedii i na stronach nawet wiarygodnych instytucji, największą zamkniętą populacją tygrysa, to nieprawda. Są większe parki narodowe w Indiach. O tak, nawet nie jest w pierwszej piątce, Sunderbany nie są. Tylko przez to, że to jest taki specyficzny krajobraz, że nie można tam pojechać sobie jeepem na safari, że one mają ten swój rezerwat na kilku wyspach i tam trudno się dostać, więc też w wyobrażeniu człowieka mają takie swoje własne królestwo tygrysie. No faktycznie tam niczego więcej nie ma, nie tak jak w parkach, gdzie człowiek jest wszędzie. Niby park, ale ludzka infrastruktura jest wszędzie. No tam, gdzie samochód dojedzie, tam dojedzie no człowiek. No dokładnie.
No więc tam takiego przypadku nie ma i jest ich około 100 po stronie Indii, po stronie Bangladeszu pewnie podobna jest liczba, na pewno jest ich kilkadziesiąt. No i one zaczęły sięgać po człowieka, tak jak mówię, nie wszystkie, bo gdyby każdy z tych 100 jadł człowieka, no to by już tam nie było ludzi. Na pewno robią to ze zwierzęta, które się tego nauczyły. Na przykład nauczyły się, że to jest łatwa ofiara do zdobycia, bo wolno biega, bo nie jest czujna. Albo osobniki, które są słabe, schorowane, które nie mogą sięgnąć po większą ofiarę. Ale teraz już trochę odbiegłam od tematu. Chciałam powiedzieć o tych naukowych dowodach. To fakt, że tak trudno zbadać tygrysa na Sunderbanach, sprawia, że nie ma jasnej tezy, dlaczego on sięga po człowieka. Są tylko hipotezy i żadna z nich nie ma pełnego potwierdzenia. No bo generalnie jest tak, że tygrysy raczej ludzi unikają, jak większość rozsądnie myślących zwierząt, bo człowiek raczej jest zagrożeniem niż potencjalnym obiadem. Chociaż zdarzają się sytuacje, kiedy ten obiad jest bardziej atrakcyjny niż zwykle. I tutaj piszesz w książce o tym, że kiedy człowiek jest niższy, to mówimy o dzieciach, o osobach niższego wzrostu, albo wtedy, kiedy kucnie albo się pochyli, kiedy wydaje się, że jest trochę mniejszy niż normalnie, wtedy tygrys może uznać, że to jest dobra ofiara, no bo jest wielkościowo mniejszy. Jeżeli przywołujesz ten przykład, to wtedy mówimy o pomyłce. Tygrys myślał, że jest to jego naturalna ofiara. I kucające dziecko, czy osoba, mówiąc, jak to powiedzieć, załatwiająca się, bo w Indiach jest wciąż, to jest... W otwartym terenie to się zdarza tak, normalnie. No, przecież ci ludzie na Sunderbanach nie mają toalet. Się śmieję, no bo żyją w skrajnym ubóstwie i w takich lepiankach, gdzie po prostu nie ma niczego. No jest tylko podłoga, dach, który i tak w końcu stanie przez cyklon zabrany. Są skrajnie ubodzy, często niepiśmienni i no nie mają toalet, nie mają pryszniców i załatwianie się w otwartym terenie i kucanie sprawia, że tygrys może pomylić człowieka ze swoją naturalną ofiarą. Ale akurat to nie jest przykład Sunderbanów, bo to najczęściej się dzieje w innych rejonach Indii, bo na przykład w Mumbai lambarcy z kolei atakują ludzi w okolicach Sanjay Gandhi Park, który to znajduje się w samym sercu Mumbai. Dosyć dużo było ataków na człowieka i to zazwyczaj właśnie pomyłka. Ale na Sunderbanach najczęściej odbywa się to w inny sposób, ten atak. To nie jest tak, że sobie Państwo wyobrażacie teraz, że tam siedzą ludzie w tych domostwach i przychodzi tygrys i zjada, bo jednak te tygrysy, o ile czują mniejszy respekt niż w innych rejonach Indii, zaraz powiem, jaka jest hipoteza, dlaczego one czują mniejszy respekt, to wciąż ten respekt czują i one tak sobie nie łażą koło domostw. To znaczy czasem zdarza się to. Ja dostaję od moich informatorów takie nagrania o tygrys na drodze czy przy domu, ale to są sporadyczne sytuacje. To człowiek zmuszony swoją taką niedolą ekonomiczną skazany jest na pracę w lesie, bo na Sunderbanach, tak jak powiedziałam, nie ma niczego. Trochę jak Kononowicz. A co z rolnictwem? No powiedziałaś o tym, że tam ludzie zostali osadzeni przez Brytyjczyków ze względu na to, żeby rolnictwo jakieś tam powstało. Po zalaniach pod tsunami woda jest tak zasalona, że przez lata nie nadaje się do uprawy. Więc właśnie nie ma niczego, więc nie ma przemysłu. Handel to jest taki lokalny, osoba od osoby. No nie ma żadnej infrastruktury. Więc co tam można robić? Uprawiać ziemię. No ale ziemia zalewana ustawicznie i po cyklonach nie daje żadnych plonów. A poza tym, żeby uprawiać ziemię, trzeba ją mieć albo ją dzierżawić. Ludzie są skrajnie ubodzy. Często są jacyś monopoliści, bo ludzie tracą tę ziemię też. Erozja lądu jest tak postępująca, że ludzie tracą całe połacie. Fizycznie. Tak. Tracą ziemię. Więc co może zrobić człowiek, żeby zarobić? Idzie do lasu, idzie do dżungli i nawet idzie w tereny zakazane, czyli w tereny tego rezerwatu chronionego, którego nie można przekraczać. Bo to jest tak, że rezerwat jest zaraz obok osiedli ludzkich i do rezerwatu teoretycznie wejść nie mogę, bo to jest teren zamknięty. No tak, ale on jest w praktyce nie zamknięty, tylko trzeba przepłynąć łodzią. Poza tym to kiedyś nie była ziemia tylko tygrysów, tylko wspólna. W ekosystemie są i ludzie, i zwierzęta, i rośliny, a nagle wymyślono sobie, że to będzie rezerwat tylko tygrysa, no a ludzie tak samo czerpią z tej ziemi, nie wiem, chrust na opał, kraby rzeczne. No właśnie, po co oni do tego lasu idą? Dlaczego tam jest szansa na zarobek, na jakoś utrzymanie się? Na przykład drewno na opał, które można też sprzedać, spieniężyć, albo po prostu użyć go we własnym domostwie. Chodzą po bardzo cenny miód. Miód od leśnych pszczół, największych pszczół na świecie, jakie tam żyją. Jest to szalenie ryzykowne zajęcie, bo raz, że można umrzeć z powodu ataku czy jadu tej osy, pszczoły, przepraszam, jako osoba uczulona na osy, to już od razu mi się osa włączyła.
i ci ludzie są cali, często pogryzieni i mają jedynie dostępną medycynę naturalną, bo tam oczywiście nie ma placówek medycznych na tych wyspach. Najbliższe są w Kalkucie, do której trzeba... 70 kilometrów, 80? Tak, ale to nie w linii prostej. Trzeba przekroczyć wiele rzek, brama w porcie jest zamykana rano i wieczorem. To nie jest takie proste. Tam najłatwiej to jest na Sundarbanach umrzeć po prostu. I to mówili mi wszyscy mieszkańcy. Ale mam nadzieję, że zaczniemy też te jaśniejsze wątki, bo tam jest dużo też dobra, nadziei i piękna. Więc chodzą po ten chrust, chodzą po miód. To miód tylko w sezonie, bo nie ma miodu cały rok. I chodzą po kraby rzeczne. Są dwie metody konkretnie. Albo takie robi się dziury w tym mule, bo tam ta ziemia to jest muł taki śliski i się łapie w tych dziurach kraby, albo się ściągnie sieć w takich płytkich terenach. A dużo są te kraby? No bardzo duże. Jak dłoń? Dwie dłonie? Różnej wielkości, ale dochodzą do bardzo dużych rozmiarów i widziałam, jak oni starają się uniknąć uszczypnięcia takiego kraba, który jest właśnie bardzo duży i mężczyzna stawia stopę na takim krabie. No co oczywiście jest też przykre, jak się patrzy, jak się kraba traktuje, ale ta stopa jest wielkości tego kraba i wiąże mu szczypce taką liną, żeby te szczypce nie działały boleśnie. Okropny to jest widok, ale z drugiej strony ci ludzie te kraby zbierają, bo potem ludzie na całym świecie, w sytych, bogatych krajach sobie je zamawiają w restauracjach. Oni nie zbierają tych krabów, żeby się nimi żywić. Oni je zbierają, bo jest na nie popyt. No i tak, no i nasze apetyty, bo też do Europy te kraby wędrują, głównie do Chin, do Singapuru. Nasze apetyty ludzkie sprawiają, że inni ludzie gdzieś po prostu cierpią bardzo i przyroda cierpi. To jest oczywiste, to jest truizmem, ale jak byłam tam i patrzyłam na własne oczy, to wszystko widziałam, to mnie zatrważało. Tak samo zatrważało mnie to, jak kobiety, które stają się wdowami, tygrysimi wdowami, to są te wdowy, które straciły męża w wyniku ataku tygrysa. Bo zwykle to mężowie idą do lasu, żeby pracować. Tak, bo to jest konserwatywna, tradycyjna rodzina indyjska, patriarchalna, więc kobieta trzyma ogień w chacie dosłownie i przenośnie, nie podróżuje, nie przemieszcza się, a mężczyzna jest tym, który zapewnia byt, więc idzie do pracy w lesie, w dżungli. Ale niestety wdowy potem, które oczywiście mają w brud pracy, bo praca opiekuńcza jest też pracą i to bardzo wyczerpującą pracą, a w Indiach są wielopokoleniowe domy i te kobiety mają pod opieką nie tylko dzieci, często kilkoro dzieci, ale też starszyznę. Bo kobieta przeprowadza się do domu męża, więc opiekuje się też teściową, teściem. I jak znika ten mąż w dżungli, w paszczy tygrysa, często ciało jest nieodnajdywane, a czasami odbite jest tygrysowi, jeśli była to duża grupa mężczyzn, bo oni się w grupach poruszają, nikt sam nie idzie do dżungli po te kraby, miód czy chrust, tylko w grupach. No ta kobieta zostaje tą, która musi się podjąć tego utrzymania. I mając te dzieci pod opieką i starszych członków rodziny, najczęściej albo sama idzie do tej dżungli i robi to samo, co zmarły mąż, co jest ogromną traumą, albo najczęściej podejmuje się połową na rybku krewetki. Zresztą krewetki tygrysiej. Też przez ludzi w Europie i na globalnej północy uwielbianej. Jak wygląda taki połów? Kobieta jest zanurzona po pas, po uda w kanale rzecznym i kobiety ciągną często własnoręcznie zrobione z moskitiery takie sieci, a larwa krewetki jest cienka jak włos. No właśnie, bo to nie są krewetki jako takie łowione, no, tylko larwy. Tak, to są larwy krewetki. Potem te larwy są przez pośrednika zabierane. Płaci się za wiadro takich włosów krewetkowych dolara czy dwa. Potem te krewetki są hodowane na farmie, a potem my je kupujemy w dyskoncie. Promocja na krewetki jest i to powinien być towar luksusowy. No, ja w ogóle jestem zdania, że nie powinniśmy jeść rzeczy, które nie są lokalnymi rzeczami, bo po co? Mamy urodzaj i w brud mamy naszego pożywienia, ale jeżeli już ktoś chce sięgać po taką krewetkę tygrysią, czy po takiego kraba, to te rzeczy naprawdę powinny być luksusowe. Żeby ci ludzie byli lepiej wynagradzani i żeby nie było takiego popytu, bo ci ludzie też niszczą linię brzegową, ekosystem, rozdeptują te namorzyny. Jest tak zwany przyłów, czyli w tej sieci jest dużo innych jeszcze istnień morskich, które są wyrzucane. No ale co te kobiety mogą zrobić? Właśnie nie ma alternatywy. Nie ma. I jeszcze powiem, jak to wygląda. One ciągną tę sieć, najczęściej nie mają żadnych profesjonalnych narzędzi, tylko to jest z moskitiery zrobiona sieć.
I potem siedzą na brzegu ze swoimi kilkuletnimi dziećmi lub kilkunastoletnimi i mają jako narzędzia dwie białe muszle i przelewają tak wodę z jednej muszli do drugiej, żeby dojrzeć tę larwę, ta, która jest cienka i przezroczysta jak włos. Nie sposób tego zobaczyć w ogóle. Więc często kobiety, które się tym trudnią, noszą okulary albo nie noszą ich wcale, więc mrużą oczy, bo to też nie jest powiedziane, że tam są okulary. Jak jest jakaś pomoc dla tych ludzi, to przychodzi na przykład paczka okularów, wszystkie tej samej mocy, no więc to nie są dopasowane. Ci ludzie cierpią na oczy, cierpią na choroby skórne, bo stoją kobiety w tej słonej wodzie na kobiece choroby dróg rodnych. No ale co przede wszystkim? One padają ofiarą albo krokodyla, albo rekina. Więc trudno uwierzyć, że w tak małym w zasadzie geograficznie rejonie jest tyle niebezpieczeństw. I kobiety stojąc w tej wodzie padają ofiarą albo przynajmniej są ranione przez krokodyle albo przez rekiny. Więc jeżeli nie tygrys, to inny drapieżnik. No a jak nie drapieżniki, to przychodzi cyklon. Ja nigdy nie byłam w miejscu, gdzie trudno zabezpieczyć się przed tym niebezpieczeństwem. Tu w książce piszesz o tym, że skala tego niebezpieczeństwa jest naprawdę duża, bo w zasadzie nie ma rodzin, które by nie miały w swoim bezpośrednim otoczeniu kogoś, kto zginął zabity przez tygrysa. Tutaj skupmy się może na tych zwierzętach, oprócz tego, że są jeszcze oczywiście te rekiny czy krokodyle. Krokodyle to jedne z tych najbardziej niebezpiecznych, tak. Różańcowe. Skala tych ataków tygrysich, mimo że tygrysów relatywnie jest niedużo, jest naprawdę duża. To jest realny problem. Zresztą wspomina o tym, jest świetnym przykładem, jedna z twoich bohaterek, jedna z głównych bohaterek, czyli Onima, spotkała się z tą kobietą. Tak, teraz jak mówisz o Nimie, to od razu mam ciarki, bo jakoś tak czuję się bardzo z nią związana emocjonalnie. I po raz pierwszy zobaczyłam ją na zdjęciu, którą zrobił fotograf z Kalkuty, z jakim korespondowałam, robiąc już research na temat tego terenu. I on był na wyspie Sadjelia, nie wiem, czy dobrze to wymawiam, no ale w książce jest prawidłowy zapis, państwo sięgną. On był na tej wyspie wtedy i był akurat w dniu, kiedy ona owdowiała. I zrobił poruszający taki reportaż, fotoreportaż z tej sytuacji, kiedy ona się dowiaduje o śmierci męża, kiedy ona rozpacza, kiedy męska część społeczności na siłę rozbija jej bransolety ślubne, bo tam kobiety nie noszą obrączek, tylko takie dwie bransolety, czerwoną i białą. Te zdjęcia do mnie dotarły i mnie to tak przeraziło, a zarazem tak poruszyło, że ja chcę dotrzeć do tej kobiety, że finalnie do niej dotarłam i nie było to proste, bo nie ma tam adresów, ale udało mi się to po 2 latach. Ona była tak już zmieniona, to znaczy widziałam zdjęcia rozpaczającej, ale młodej, świeżej kobiety. 20 parę lat chyba miała, tak, wtedy, prawda? Tak, czy około 30, a spotkałam osobę, która wyglądała już jak staruszka po tych 2,5-3 latach. Tak ją po prostu ta tragedia przytłoczyła. I jej tragedia jest szczególna, ponieważ kobiety zazwyczaj wiedzą, że mąż pracuje w lesie. To też często jest niepochwalane, bo to jest obciążone tym ryzykiem, że mężczyzna zginie. I Onima, biorąc ślub z Ranjitem, ze swoim mężem, ustaliła, że on nigdy nie pójdzie pracować do lasu, bo ona się tego bała. Bała się zostania tygrysią wdową. Tym bardziej, że ojciec Ranjita też zginął w paszczy tygrysa. Ale urodził się wnuk. Ranjit pojechał do Kalkuty, do najbliższego miasta, do szpitala, gdzie ten wnuk się urodził, bo już córka z młodego pokolenia przeprowadziła się do Kalkuty i tam żyła ze swoim mężem. Pojechał do tego wnuka, no bo u nas normalnie babcia by pojechała, no ale kobieta się nie rusza, nie przemieszcza, więc dziadek pojechał i czekała na tego męża, a on po tym, jak wrócił w nocy, ona nawet nie była pewna, czy się z nim przywitała, on po prostu wrócił w nocą, czy tam już po zmierzchu i rankiem udał się pierwszy raz po ich ślubie do dżungli, bo postanowił dorobić, bo już nie miał pomysłów, jak ma dorobić. Mieli taki mały warzywniak przy domu, on tam jakimiś naprawami się parał i tak chciał pomóc rodzinie, że umówił się z sąsiadem, że tylko raz idzie. No i to był jego ostatni raz, bo tego samego dnia zginął, więc jak ona rano się obudziła, nie mogła go znaleźć w obejściu, to przyszedł kuzyn i mówi, ty go lepiej poszukaj, bo ja mam złe przeczucia. I ona pobiegła nad rzekę, gdzie już spotkała się z grupą, z którą on wyruszył i oni mieli jego ciało na łodzi. Więc to było tak potworne, że ona się tego nie spodziewała. Całe życie wiedziała, że on nie chodzi do tej dżungli. Czekała na jego powrót z tej Kalkuty, a spotkała się już po prostu z jego zwłokami. Pomagałam tej kobiecie dzięki zbiórce, którą zrobiłam w Polsce. Ludzie bardzo hojnie wspomogli tę zbiórkę, więc pojechałam tam do tych wdów z jakimiś już środkami finansowymi,
ale uważałam, że no to zazwyczaj tak jest, że nie powinno się dawać pieniędzy, tylko trzeba w jakiś inny sposób pomóc. Więc albo kupowaliśmy na przykład kozę, albo, bo koza daje mleko i wtedy można też wyżywić rodzinę, albo jakieś inne potrzeby były, ale w przypadku właśnie Onimy zostawiłam jej pieniądze, bo bardzo mnie o to prosiła. I pamiętam taki gest, jak ona za sukienkę gdzieś tutaj w okolicy biustu chowa te pieniądze, żeby nikt ze społeczności męskiej tego nie zobaczył. I miała wtedy, i ma wciąż nastoletniego syna, który mi powiedział po cyklonie, bo przyszedł niedługo po moim pobycie tam cyklon, że za te pieniądze oni odnowili dach, bo by nie mieli dachu. Więc to jest takie, napawa mnie nadzieją, że coś czasami można zrobić, bo ludzie mówią, no przecież nie pomożesz wszystkim. No wszystkim nie, ale komuś można pomóc. I Onima stała się taką moją wiodącą bohaterką w tej książce, choć pojawiają się też inne, ale ona jest dla mnie bardzo symboliczna i jej los. Tutaj nie powiedzieliśmy, że te kobiety, te tygrysie wdowy spotykają się z daleko idącym ostracyzmem społecznym po tym, kiedy stracą tych mężów. No przykład taki, Onima mieszkała razem ze swoją teściową, Nidrą, która była już tygrysią wdową, bo tak jak wspomniałam, Ranjit stracił ojca. I żyli w jednym gospodarstwie z bratem Ranjita, ale w domu u Onimy była Nidra, czyli jej teściowa, która pomagała jej przy dzieciach, z którą miała bardzo zażyłe relacje. Nie zawsze się to zdarza, nie tylko w Polsce, ale w Indiach też mieć zażyłe relacje z teściową. One bardzo się lubiły i pomagały sobie. I gdy tylko zdarzył się ten atak, to pojawił się metalowe ogrodzenie rozdzielające dom Onimy i tegoż brata, któremu z kolei się bardzo dobrze wiedzie, bo jest właśnie pośrednikiem przy handlu krewetkami. Nidra, czyli ta wdowa, jej teściowa, wdowa tygrysia, matka Ranjita, ofiary, została zabrana z jej domu, chociaż całe życie w jej domu mieszkała. Onimie zostały zabrane wszelkie sprzęty, bo przecież należały do Ranjita. I to jest taki przykład bardzo delikatny. Po prostu rodzina, no wykluczyła ją całkowicie. A to jest przykład delikatny, ponieważ zazwyczaj te kobiety, odbiera się im w ogóle dom, jakiekolwiek sprzęty, jakie mają i są skazane na zamieszkanie na niczyjej ziemi, czyli takiej ziemi tuż przy rzece, gdzie są już takie osuwiska. Nikt tam się nie buduje, bo prawdopodobnie wkrótce ten dom zniknie pod wodą. No i to też jest jeden z rejonów najbardziej niebezpiecznych, bo zwierzęta takie jak tygrysy czy krokodyle mogą z łatwością się przedostać. I poznałam kobiety, które własnoręcznie, malutkie, niskie, szczupłe osoby, które własnoręcznie musiały zbudować ten dom i zostały wyrzucone z wioski. Dlaczego? Bo wierzy się, że jeżeli tygrys zabrał męża, kobieta jest winna temu. Dlaczego? Bo na przykład tygrys, który jest tam też nie tylko ludojadem w tych rejonach, ale też bogiem. Są kapliczki ku czci tygrysa, on jest w wielu miejscach jako bóg. Ona prawdopodobnie, to jest bóg i demon zarazem, ona prawdopodobnie miała pakt z tym demonem. No, tak jak u nas czarownicy z czarnym kotem. To jest bardzo analogiczna sytuacja. Więc to przecież nie wina męża, że zginął, tylko żony wina, że on zginął, bo miała pakt z tygrysem, demonem Dokshinrayem, albo była chciwa i wysłała go do dżungli, bo przecież miała wystarczająco ryżu, bo nic więcej niż ryżu i przypraw oni nie mają, ale chciała mieć ryż lepszej jakości i wysłała tego męża do lasu, a przecież królująca tam pani lasu, społeczność lokalna wierzy w panią lasu, w Bon Bibi, najbardziej karze chciwych, bo Bon Bibi króluje i rządzi lasem, w którym wszyscy mieszkańcy i wszystkie gatunki są równe. Żaden z gatunków, zwłaszcza ludzki, nie powinien sięgać po więcej niż ma i potrzebuje. Więc jeżeli on poszedł do lasu, a oni mieli jedzenie, no to dlatego został ukarany. Więc wszystko jest w kategoriach winy i kary. Albo są takie idiotyczne oczywiście, jak w większości takich religijnych przekonań zabobonnych, przekonania, że kobieta pewnych czynności nie powinna wykonywać pod nieobecność męża, dodajmy, kiedy on jest w dżungli, a nie w ogóle pod nieobecność. Na przykład ma nie zamykać drzwi chaty. No, mieszkaj sobie na takich sunderbanach i nie zamykaj drzwi chaty, będąc kobietą samotną, której mąż jest właśnie w dżungli. Albo czesała włosy, albo robiła pranie. No takie idiotyczne. Tak, przechodzi pod drabiną, czy unikanie kota, który no, przebiega drogę. Ta sama kategoria tak, zdarzeń. Tak, no więc finalnie wszystko to wina tej kobiety jest, bo to zła kobieta była i jest. No i
no jak Państwo się domyślacie, to często wcale nie jest wiara w te zabobony, tylko to jest taki pretekst, aby zabrać tej kobiecie wszystko, co ma, a w zasadzie nie ma niczego, więc ostatnie rzeczy jej zabrać, tak jak było z czarownicami w Europie. Często chodziło o to, żeby rodzina czy ktoś, kto na nią doniósł, usiadł na jej własności. Tak się załatwiało też konflikty ekonomiczne, no prawda? Przejmowało się ziemię, tereny, domy. No, tak, ale biorąc pod uwagę, że ci ludzie naprawdę niczego nie mają, to jest już tak skrajnie okrutne. No ale na szczęście teraz młode pokolenie nie wierzy w te rzeczy do końca. Ja spotykałam ludzi 20-letnich, 30-letnich, którzy mówią, tak myśleli moi dziadkowie. Tak, moja babcia została wygnana, ale moja matka już nie. Ale przykład Onimy pokazuje, że jednak jakieś wykluczenie jest. I do takiej kobiety nie zwraca się nikt serdecznie. Ona najczęściej zostaje skazana na towarzystwo innych tygrysich wdów. Więc ja byłam na wyspach, gdzie były takie a la komuny tych tygrysich wdów, bo tylko one sobie dają wsparcie. Trzeba dodać, jeżeli Państwo znacie ten kontekst indyjski, a jeżeli nie, to trzeba to dodać, że wdowa w Indiach to jest w ogóle już najniższa kategoria społeczna. W ogóle. A już tygrysia wdowa, kobieta, która nie ma męża, to w ogóle nie ma sensu, żeby ona istniała. A jak jeszcze syna nie dała, to już w ogóle, ale to już nie wnikajmy w to. Więc ona nie tylko zostaje z wielką traumą po stracie męża, z problemem ekonomicznym, ale też w kulturze lokalnej nie powinna się ubierać kolorowo. Może się tylko ubierać w jakieś jasne, mało krzykliwe ubrania, co jest trudne, bo tam kobiety są bardzo kolorowe. Więc symbolicznie ma być niewidzialna, ma jeść jałowe jedzenie. No i szereg różnych rzeczy innych spotyka wdowę. Więc bycie tygrysią wdową to jest naprawdę okrutna sytuacja. A do tego często są kilkuletnie dzieci, bo owdowieć tam można w wieku 20 paru lat. No kiedyś w Indiach kobieta, która wdowiała, kładła się na stosie ciałopalnym z trupem męża i kończyła swój żywot żywa, zdrowa i świadoma, bo to znaczy być posłuszną żoną, czyli sati. Wspomniałaś w książce też o tym, że mimo, że istnieje pewien system wsparcia ze strony państwa czy władz lokalnych dla wdów, które tracą mężów, to de facto na Sundarbanach to nie działa. No, w Indiach wiele rzeczy nie działa. Jeśli chodzi o administrację państwową i pomoc społeczeństwie, to jest w ogóle nie działa. Tak samo jak się nie wierzy indyjskiej policji, niestety. No, to jest trudne bardzo. A na Sundarbanach to nie działa też dlatego, że nikomu się nie opłaca, żeby działało. Bo normalnie te kobiety powinny dostać rodzaj renty, wsparcia, jakiegoś zasiłku. Tak, jest zapis, że należy się rekompensata, czy nie wiem jak to powiedzieć po polsku, jakaś renta za wypadek w lesie. Ale trzeba dodać, że ona się należy wtedy, kiedy wypadek nie miał miejsca na terenie rezerwatu. Bo oczywiście poza rezerwatem też te wypadki się zdarzają. Jest dżungla, która nie jest ścisłym rezerwatem i mężczyźni chodzą tam właśnie zarobkować i jeżeli padają ofiarą tygrysa, to rząd zachodniego Bengalu powinien im wypłacić rekompensatę. Ale tak jak we wszystkich biurokratycznych krajach, procedura, do których należą też Indie, procedura jest żmudna, papierków jest dużo, a te osoby są najczęściej niepiśmienne. To, czego najbardziej te wdowy potrzebują, to kontaktu z prawniczkami, prawnikami, chociażby z Kalkuty i to też starałam się jakoś załatwić, bo one nie wiedzą w ogóle, jak się za to zabrać. I często przychodzą oszuści, którzy mówią, że im załatwią, i biorą od nich jeszcze pieniądze, one się zapożyczają na to i nigdy nie widzą tej renty. Raz, bo się w ogóle nie upomniały, to jest problem, a dwa, że po prostu zostają oszukane, państwo nigdy im nie płaci za to. Bo na przykład mówią, że a to nie było ciała, więc nie ma zgonu. No jak ma być ciało, jak zostało zjedzone? No i tam jest dużo paradoksów, a więc pomoc w zasadzie nie przychodzi. Nie poznałam żadnej wdowy, która dostała rekompensatę, żadnej. W książce nie brakuje miejscami przynajmniej dosyć obrazowych opisów tego, co tygrysy z ludźmi robią, kiedy tygrysy szukają obiadu. Musiała się z tym konfrontować, przygotowując tę książkę i jak zrozumiałem, na początku było tak, jak pewnie byśmy wszyscy zareagowali, czy był szok, było no, podejście organizmu takie, jakbyśmy mieli, kiedy spotykamy się z tragedią ludzką, która jest zarejestrowana w formie wideo czy zdjęcia, ale potem jakoś się przyzwyczaiłaś do tego, bo skala zjawiska jest też duża. Chcę dodać, że zaczęłam pracę nad książką, kiedy jeszcze nie byłam w ciąży z drugą córką, a potem już kontynuowałam ją, jak byłam w ciąży i kobieta w ciąży jest też bardziej wrażliwa emocjonalnie, to jest naturalne. I ja dostawałam takie zdjęcia rozszarpanych ciał przez tygrysa od informatorów, których wcale nie chciałam i pisałam im, nie przysyłajcie mi zdjęcia, potrzebuję informacji, ale oni tego, no najłatwiej zrobić zdjęcie i wysłać.
Więc ja się napatrzyłam na taką ilość korpusów ludzkich. No to straszne, co teraz mówię, ale z drugiej strony to nie jest straszne, bo sobie uświadomiłam, że jesteśmy mięsem. I w ogóle pisząc tę książkę, bardziej sobie uświadomiłam, bo już od dawna towarzyszyło mi takie przekonanie, że my też możemy być zjedzeni i to jest naturalna kolej rzeczy, że jesteśmy białkiem. Nie jesteśmy wykluczeni z systemu. Nie, no stworzyliśmy taki system, żeby być na szczycie, ale Sundarbany są takim miejscem, gdzie wciąż tygrys jest na szczycie piramidy żywieniowej. Oko tygrysa, tytuł tej książki, to nie nawiązanie do piosenki grupy Survivors, Eye of the Tiger, tylko do książki takiej ekofeministycznej naukowczyni, ekofeministki australijskiej Val Plumwood, która napisała książkę Oko krokodyla. Ona nie została przetłumaczona na język polski. Dzięki swojej znakomitej koleżance, która zajmuje się też sprawami przyrody i animal studies, Gabrieli Jarząbowskiej, poznałam tę książkę i jej tekst. I Val Plumwood, która już nie żyje, opisała swoje faktyczne spotkanie z krokodylem, który rzucił się na nią podczas jej kajakowania w Australii i ona ledwo uszła z życiem. Ale zyskała jakąś nową świadomość, choć zawsze była osobą oddającą się ochronie przyrody, więc dla niej taki fenomen współistnienia był oczywistością, ale wtedy zyskała jeszcze taki nowy ogląd sprawy, że przecież ona jest białkiem, że jest mięsem, że ten tygrys, nie przepraszam, ten krokodyl w jej przypadku ma prawo po nią sięgnąć, jeżeli ona jest akurat na terytorium, gdzie on żeruje. I napisała książkę, która bardzo mnie zainspirowała, tak jak mówię, Oko krokodyla, więc to poniekąd jest taki hołd. O tej badaczce wspominam w książce i są przypisy odpowiednie, więc Państwo sobie mogą znaleźć. I dlaczego my mamy na przykład eliminować drapieżnika, który rzucił się na człowieka, kiedy człowiek przekracza jego terytorium, tak? Nie mówimy o agresywnym zwierzęciu domowym, tylko o dzikim zwierzęciu, które spotyka nas w formie białka w swoim domu, na swoim terytorium. No to prawa natury pozwalają na sięgnięcie po nas. Z książki też wynika, że ludzie, którzy mieszkają w Sundarbanach, mimo tego, że warunki życia tam są, jakie są, już powiedzieliśmy, mimo tego, że ludzie tracą swoich bliskich, kobiety tracą mężów, braci, ojców i tak dalej, to podejście do tygrysa jako takiego jest raczej takie, bym powiedział, afirmatywne, to znaczy pewne pogodzenie się z tym, no tak to jest. Nikt się nie cieszy z tego, że traci bliskich oczywiście, ale no, jest pewna zgoda na to, że ten system, to życie tak właśnie wygląda. Tam jest niepogodzenie na system polityczny, na administrację, na polityków, bo wdowy mi często mówiły, tutaj tylko głosowania, głosowania, election, election. Tylko przyjeżdżają election, obiecują nam i znikają. Ja mówię o systemie w sensie naturalnym, tak, systemie. Tak, ale chcę właśnie powiedzieć, że aha, dla nich głównym zagrożeniem jest polityk, aparatczyk miejscowy, strażnik leśny, co ciekawe, który też jest na usługach administracji, a nie tygrys. Wolę spotkać tygrysa niż strażnika leśnego. I to mówi o skali przemocy między ludźmi, a nie innymi gatunkami, bo mówi się często o konflikt człowiek-tygrys. Tam nie ma takiego konfliktu, to my to tak nazwaliśmy. No ale przyjaźni też nie ma, no powiedzmy to sobie szczerze. No, jak dobrze, się spotka tygrys z człowiekiem, to nie pójdą w objęcia. No się obejmie no, ewentualnie mieliby tygrys. Pójść? To jest nienaturalne, żeby szli w objęcia. One faktycznie, tak jak powiedziałeś, mają takie pogodzenie, ale trudno nazwać pogodzeniem. Dla nich jest oczywistością, że wchodzenie, wkraczanie do terytorium tygrysa może skończyć się atakiem. Ja miałam taki zestaw pytań do każdej z nich. Potem indywidualnie z nimi rozmawiałam, ale chciałam zbadać to. Ten sam zestaw pytań zadawałam każdej kobiecie, żeby sprawdzić jakąś tendencję. Czy winisz tygrysa? Czy jesteś zła na tygrysa? I każda robiła szerokie oczy i mówiła, na tygrysa? A jak ja mogę winić zwierzę? Jak ja mogę winić tygrysa, kiedy to jego dom? No wiesz, nikt nie uczył ich takiej odpowiedzi i na różnych wyspach różne kobiety tak mi odpowiadały. Mówiły, to jest wina męża, bo ja mówiłam nie iść do rezerwatu, to jest wina systemu, to jest wina nawet bogini, czyli tej Bon Bibi, która nie ochroniła męża. Bo można się do niej modlić i można tak wybłagać, żeby było bezpiecznie. Tak, na przykład nikt nie przekroczy terytorium rezerwatu i w ogóle lasu, jak nie złoży ofiary dla Bon Bibi, nie zrobi pudży dla Bon Bibi. Wierzeniami lokalnie rządzi taki poemat, który na początku był w formie oralnej, potem został spisany przez dwóch poetów. Są dwie jego wersje. Poemat właśnie o pani lasu, o Bon Bibi, który jest opowieścią o tym, jak Bon Bibi z dalekiej Mekki przez Allaha, co ciekawe, została wysłana na wyspy Sundarbanów. I tu warto zaznaczyć, że to jest jedyne miejsce w Indiach, gdzie i muzułmanie, i Hindusi modlą się razem i w pokoju wspólnie do jednej bogini, bogini lasu, bo najważniejszym takim kryterium jest tutaj kryterium przyrodnicze, a nie polityczne.
I Bon Bibi w tym poemacie chroni syna biednej wdowej, Dukhego, przed atakiem tygrysa, bo on w ostatniej chwili krzyczy ma, ma, czyli mamo, mamo, moja matko Bon Bibi, i w ten sposób ona ratuje go z opresji, bo on nie zasłużył na zjedzenie przez tygrysa, został przez bogacza wysłany na pozyskiwanie dóbr na wyspach. I wierzą lokalni, że jak krzykniesz ma i wezwiesz matkę Bon Bibi na pomoc, to może cię to uchroni przed śmiercią. Więc na przykład Onima powiedziała mi, może Ranjit nie krzyknął ma, bo nie zdążył, bo akurat Ranjita zaatakował tygrys od tyłu, gdy stał na czółnie, na rzece. Tak. No właśnie, to się zdarza. To jest najczęstszy sposób. Czy ludzie płyną czółnem, łódką, jakimś czymś i nagle znikąd się wyłania niczym krokodyl, tygrys się wyłania z wody. Proszę sobie wyobrazić w ogóle taką sytuację, że jest cicho. Jesteśmy na może nowym lesie, jest tylko dźwięk może wody. Więc naprawdę panuje absolutna cisza, może jakieś tam ptaki śpiewają. I tygrys jest tak umiejętnym myśliwym, przecież to jest ogromne zwierzę. On płynie tak bezszelestnie, że wyskakuje z tej wody, cięższy jeszcze o tę wodę, którą wchłonęło jego futro, i rzuca się na szyję człowieka, bo musi przerwać rdzeń kręgowy, żeby uśmiercić go. Rzuca się na szyję, na kark człowieka, i nikt na tej łodzi, a często jest tam kilka osób, nie usłyszał tego. No to jest taka sytuacja, którą trudno sobie w ogóle wyobrazić. A przecież w tej dżungli ludzie mają bardzo wyczulone zmysły. Są świadomi tego ataku. Są uważni, czy nie ma krokodyla, nie ma węża. No a mimo wszystko tygrys jako doskonały myśliwy potrafi zaatakować i zabrać z tej wody tego człowieka do dżungli i tam go pożreć. A czasami potrafią ci towarzysze tej wyprawy odbić to ciało. Najczęściej hałasują bardzo, tygrys nie lubi tego. Zakazane jest w obrębie rezerwatu wnoszenie broni, także białej, więc jeżeli ktoś by tam uderzał w tygrysa, to jest przestępstwo. No właśnie, niesamowite jest to, co pisałaś o innym parku narodowym w Indiach, gdzieś na północy, gdzie strażnicy lokalni, czy ludzie zatrudnieni przez rząd do tego, żeby zajmować się tą kwestią bezpieczeństwa, jedyne co mają, to mają rodzaj pałek tylko do dyspozycji. No jak się przed tygrysem można pałką bronić? To jest niemożliwe. Założenie jest takie, że on tam nie będzie wcale atakował. A po drugie, nie można strzelać do zwierząt od 72 roku w Indiach. No ale przecież rangersi w Afryce, w różnych parkach narodowych, sam spotykałem takich ludzi, mają świadomość tego, że to jest bogactwo naturalne, że nie, ale nie polują. Ale w Afryce nie ma zakazu strzelania do zwierząt. No dobrze, ale chodzi mi o to, że kwestia bezpieczeństwa jest tam postawiona dosyć jasno, to znaczy unikamy konfliktu, unikamy spotkań z niebezpiecznymi zwierzętami, jak możemy odsuwamy się, żeby one sobie żyły tam, gdzie mają żyć, ale jeżeli pędzi na mnie lew, krokodyl, cokolwiek i grozi mi śmierć, no to po prostu używam broni. Ludzi jest tak dużo, a tygrysów tak mało, że lepiej chronić tygrysy. No powiedziałam to trochę żartobliwie, ale trochę nie, no bo takie jest przekonanie, że tygrys jest najwyższym dobrem i należy go chronić. Tak jak powiedziałam na początku, to jest taki kotylion w klapie urzędującego premiera Modiego i oczko w głowie. No ale nawet właśnie tak jak mówisz, w parkach narodowych, nie tylko tam w rezerwacie, ale w parkach narodowych. Ja na przykład jeździłam do parku Ranthambore, który jest takim czołowym parkiem tygrysiej rozrywki, że tak się brzydko to nazywa. Tam się safari odbywa. Tak, tam nikt nie ma broni ze sobą i ja też jestem osobą, która była na różnych kontynentach i oglądałam dziką przyrodę i tak jak mówisz, w Afryce towarzyszyła strażnikom broń. Ja wtedy pamiętam, powiedziałam w tym Ranthambore, ale dlaczego wy nie macie broni? Nie mam, zakaz jest używania broni przy zwierzętach. A jak się z tym czułaś jako osoba, która była na terenie, gdzie jednak tygrysy się zdarzają? No wiesz, ja w samym parku Ranthambore to już taki lęk lekki odczuwałam, no ale to możesz sobie wyobrazić, jak się człowiek czuje na Sundarbanach, gdzie są krokodyle, tygrysy i węże. No po prostu akceptacja, pogodzenie się z tym faktem, to jest klucz. Jak akceptujesz tę sytuację, wiesz po co przyjechałaś, no to odpuszczasz. I mam wrażenie, że moja książka, która mówi dużo o tygrysie, mówi też sporo o takiej akceptacji, odpuszczeniu, także na poziomie duchowym. Więc jak zaakceptujesz fakt, że możesz być zjedzonym, to już nie masz tego lęku ciągle w sobie. To nie jest takie proste, wydaje mi się, zaakceptować, że mogę być zjedzony. Słuchaj, jestem joginką od 20 lat. Lata praktyki akceptacji i ćwiczenia umysłu. Na pewno nie grozi nam zjedzenie przez tygrysa w parkach rozrywki w Polsce, gdzie są tak zwane białe tygrysy. To jest pewien konstrukt stworzony po to, żeby rozrywka się rozwijała. Tak,
To jest taka ciekawostka, nie tylko w Polsce, bo one są atrakcją w ogrodach zoologicznych całego świata, ale w Borysewie, w którym byłam, jest taki właśnie ogród rozrywki zoologiczny. Jest tam ich szczególnie dużo. No i reakcja odwiedzających jest najczęściej taka: ojej, jakie milutkie, pogłaskałabym. Albo o, jaki cappuccino, bo tam ma takie nie czarne jak pomarańczowy tygrys, tylko takie beżowe, brązowe pręgi. Ciekawostka jest taka, że wszystkie te tygrysy, które oglądamy w ogrodach zoologicznych, zarówno Polski, jak i innych krajów, są od jednego ojca, który został złapany w dzikości w Indiach. Bardzo rzadko występują białe tygrysy, bo jest to taka skaza genetyczna. Natura nie stworzyła białego tygrysa dla naszej uciechy, tylko jest to mutacja genetyczna, ale człowiek złapał takiego tygrysa i go rozmnożył siłowo, często z własnymi kuzynami, czy też ojca z córką, co wśród tygrysów kazirodztwo jest bardzo rzadkie i praktycznie niepotwierdzone, więc człowiek dla hodowli i dla zysków rozmnożył te białe tygrysy, one teraz są wszędzie, w ogrodach zoologicznych, kojarzysz taki papier toaletowy, też taki biały tygrysek reklamuje. A wiesz, że to właśnie biały tygrysek z Borysewa reklamuje go? Naprawdę? Mhm. Jak byłam w Borysewie, to wszyscy bardzo byli dumni z tego, że to ich tygrysek reklamuje. Biały papier toaletowy, już po prostu aż mnie teraz coś telepie w środku, jak jeszcze o tym myślę. Jak pisałam tę książkę, to dużo miałam stanów emocjonalnych, takiej od niedowierzania po taką czystą złość na nasz ludzki gatunek, który pomimo swojego niezwykłego intelektu, którym się wyróżniamy spośród innych gatunków, to wciąż jest pełen takiej właśnie głupoty. Mówimy o rzeczach dosyć poważnych i takich, bym powiedział, przetłaczających, jeżeli chodzi o gatunek, a po drodze wspomniałaś o tym, że jest gdzieś jakiś pozytywny aspekt tej całej historii, zarówno jeżeli chodzi o Sundarbany, o kontekst kobiet, które tam mieszkają, kobiet w ogóle w Indiach, bo mam wrażenie, że twoja książka w dużej mierze też jest książką o kobietach jako takich, to może ten pozytywny aspekt na koniec spróbujmy wydobyć na powierzchnię. Gdzie go widzisz? Gdy byłam na wyspach Sundarbanów, to przede wszystkim ci ludzie wydawali mi się piękni w takim niewywyższaniu się ponad inne gatunki. Ktoś, z kim rozmawiałam w Europie, powiedział, że to jest po prostu ich głupota, a ja się nie zgadzam z tym. To, jak rdzenna ludność różnych kontynentów przez tysiąclecia potrafiła współistnieć z przyrodą, to już nikogo nie trzeba przekonywać, że teraz nauka nawet sięga po zapisane lub istniejące w oralnej kulturze rdzennych ludności różne narzędzia, chociażby narzędzia ekologiczne, jak mamy żyć z przyrodą, to rdzenna ludność to wiedziała, bo jest częścią ekosystemu. I ludzie na Sundarbanach no, są piękni w takim przekonaniu, że wszystko, co się dzieje, dzieje się dlatego, że takie są prawa natury. I że oni są częścią tej natury i wciąż mogą ją wielbić w postaci chociażby boga tygrysiego. Proszę zauważyć, że większość indyjskich bogów to są hybrydy człowieka ze zwierzęciem. Ganesha. To prawda. Prawda? Hanuman. Słoń, małpa. Tak. Mhm. I oni wierzą w współistnienie, czego nam brakuje w kulturze Zachodu. Wierzą w to, że wspólnotowo i wespół z innymi gatunkami potrafimy pięknie trwać, a nie w dominacji i eliminacji. Ta ich obrzędowość wokół pani lasu, to też dla mnie jako kobiety, która się zmaga z takimi wszelkimi stereotypami patriarchalnej kultury, to tam oni wierzą w kobietę, w panią lasu, wychowaną przez sarny, która opiekuje się wszelkim stworzeniem. To jest też taka wiara rdzennych mieszkańców różnych kontynentów i obu Ameryk w Matkę Ziemię, rzeki też są żeńskie i ta przyroda nagle staje się taką przyrodą opiekuńczą. Z jednej strony może być oprawcza. A potrafi być surowa, prawda? Tak, to znaczy, surowa. Ta decyzja może być taka, że no nie, no koniec. Ty musisz zginąć, ale to bóstwo, ta siła wyższa ma do tego prawo. Tak jest podejście. Tak, i oni wciąż wielbią urodę tych lasów, urodę roślin, zwierząt, pięknie o tym mówią, oddają im cześć, więc ta obrzędowość bardzo barwna, egzotyczna z naszego widzenia, chociaż to jest złe słowo egzotyka, po prostu inna w jakimś sensie, inna, różna od naszej, jest bardzo inspirująca. I te kobiety pomimo wszystko dawały mi nadzieję, że jest jakiś sposób i musimy się nauczyć od nowa tego współistnienia, bo wyszliśmy od tego współistnienia, ta dominacja pojawiła się potem. No a myślę, że też oprócz tego w książce jest sporo takich zwykłych ciekawostek. Mnie fascynowały takie historie, jak chociażby to, której nie ma w książce, to akurat wsunęłam, bo już było za dużo tematów, że czołówka Paramount Picture, gdzie jest ten lew, to jest dźwięk ryku podłożony tygrysa.
Naprawdę? Tak, jesteśmy oszukiwani, ponieważ ryk tygrysa jest bardziej donośny i jest podłożony ryk tygrysa pod lwa, którego znamy. A wszyscy się uczymy, za każdym razem jak filmy oglądamy. No dokładnie. I dużo takich ciekawostek wokół tygrysa znalazłam. Nie wiem, piękna historia o kobiecie na Birmie, która wykarmiła tygrysięta własną piersią. Ale to mówimy o micie czy o nie fakcie? Nie mówimy o fakcie i to z XX wieku, XXI nawet. Książkę opatrują takie fragmenty z różnych kultur, także naszej europejskiej, wierszy, podań, mitów o tygrysie. I to myślę, że też jest inspirujące samo w sobie takie teksty, czy koan na końcu z kultury buddyjskiej. Mam nadzieję, że to nie jest tylko o mięsie i kościach, jak napisał Mikołaj Golachowski, który dał taką polecajkę, biolog, biodróżnik, że to nie jest tylko o mięsie i kościach, ale też jest o nadziei i o pięknie. Pięknie przede wszystkim przyrody. Jest tam też dobro w postaci twojej kotki, bo to jest kotka dobra, prawda? O, dedykacja. Fajne. Dedykacja jest na początku dla twojej kotki. To twój tygrys prywatny. Tak, kotka dobro przyszła do mnie sama, bo przecież kot wybiera sobie towarzysza. I jeszcze wtedy mieszkałam przez moment w Krakowie i ona przyszła do mnie do domu i bardzo miauczała. Kładła mi się na szyi. Nie gryzła za szyję, tylko kładła się. Chciała mało... polować może. Nie, krzaliczek kładła się. I to była moja kolejna kotka, która ze mną została. Jesteśmy rozłączne, ale to towarzyszymy sobie od wielu lat i wciąż jesteśmy razem. Gdy pisałam książkę, ona mnie inspirowała, dużo ją podglądałam, ale też ona mi zawsze tam leżała gdzieś na klawiaturze czy na kolanach. Oj, znam to. Czasami jest cudowna, czasami potrafi denerwować. Tak, zwłaszcza jak te włosy są na monitorze i na myszce. Więc kotka dobro była moją towarzyszką i stwierdziłam, że może jest to pierwsza kotka, ale chyba nie, której ktoś dedykuje książkę. Ale nawet jak dostałam ją od wydawnictwa i otworzyłam, to pobiegłam do niej i mówiłam, dobro, zobacz, to jest dedykacja dla ciebie. A dobro dlatego, ponieważ gdy przyszła do mnie, nie wiedziałam jakiej jest płci i stwierdziłam, że to nie jest ważne, bo przyszło do mnie dobro, a dobro to jest takie imię, takie słowo, wyraz, które nie jest określone rodzajem. Na początku myślałam, że to skrót od dobrochna. Nie. To moi rodzice tak na nią czasem mówią. Ja mówię, to nie jest żadna dobrochna, ani inne tam jeszcze imiona wymyślają, słowiańskie. Nie, to jest dobro, które do mnie przyszło i którym chciałam się wraz z książką podzielić. Razem z nami była Marta Sawicka-Danielak, autorka książki Oko Tygrysa o bestii, którą stworzył człowiek. Książka ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Margines. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. जो भी है कमाल है जो फिल्म ना हो यार सुन लो तो जीना हो बेकार सुन लो हर दिल की धड़कन है अपना बॉम्बे टॉकीज
में वही हम थे जहां सौ बरस का हुआ फिर भी है जमा हो अपना सिनेमा रहेगा सदा ही ये जवां पर्दे पे चमत्कार है ये चढ़ता सा बुखार है अपना बॉम्बे टॉकीज़ हर पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज़ हर दिल की हर दिल की धड़कन है अपना बॉम्बे To był 213 odcinek Brzmienia Świata. Ten podcast istnieje dzięki hojności słuchaczy i słuchaczek. Jeśli uważasz, że moja praca powinna być kontynuowana, odwiedź profil Brzmienia Świata na patronite.pl i dołącz do zbiórki. Dziękuję za każdą wpłatę. Dzięki Wam w każdą sobotę premierę mają nowe odcinki z historiami, których warto wysłuchać. Dziękuję też patronowi światoczułemu, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Paweł Drozd, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia. Kasi kartuni kaya kan kalofa Nam bi yere fara Nam ti se kanati nyan tu su diake Hele fana Minka du su me ikolo Ibala mu na bi kuma Si sa imi mo fle ni kanyaye Al na bi kuma ka foye Mo fana fle ni ka suye Ojuma Ibi se ka mo lonka yeza Katuma kelen kelen tom Barka san wola tlela Itu bit longe fitinima Ninka cheri chaye Sra krefe Yolande bit longe lambe Mboye la kongo kono Ninka facheye Ambe tu mi wile tu abuye Ne fala tara tu abu yola Itu bit kambe jine ba Antu bit longe yaza Sra krefe fana Onya ye ne tu mi fala fine ye Ne inka kasozo Api jinyembe ye Kamili bata kumola ye Ali bene bine ka fadim ne sisam Kalo bine ka tu su kene ya ye Ali tele ine ka fai fin foma La vida me fue enseñando Y sin embargo aún no sé quién soy Soy hija de una tierra que dio vida a mis padres También hija de otra tierra que me enseñó a caminar Yo llevo muy, muy dentro lo que esta vida mía me enseñó. Patria, raza, miedo, mundo, ay, qué sé yo. La vida me fue enseñando y sin embargo aún no sé quién soy. Da igual de dónde vengo, da igual a dónde voy. Menos mal que llevo adentro lo que la vida me enseñó. Kamili bata kumola ye Ali bene bine ka fadim ne sisam Kalo bine ka tu su kele ya ye Ali tele ine ka fai fin foma Kamili bata kumola ye Ali bene bine ka fadim ne sisam Kalo bine ka tu su kele ya ye Ali tele ine ka fadim fin foma Ca che moglie la maglie, in tu mi fai casa, vuole
kake monya na maye malo ya tumunju tudi se kan kumme lom betle kaudina dem bi malo ya sa pochama bi flege o bi fleita lomuna ai bulu yo bi flera dem sentini fesa o chini flege telefona kala ke kala fosa aklina lama Afinjima kabini chigige abinjimi abinjimi kasaweke nini into me jado nina ojume kobem smajimi into me fega za wala dota kake molya na maye ingatinyala alimi kumana niye kafoye ibiseka ye nikasuye minkasoso abini chimbeye kamini bata kumola ye Ali bene ne ka fali mne sisa Kalobi ne ka tu su kene ya ye Ali tele ne ka fali fi foma Kamri bata kumola ye Ali bene ne ka fali mne sisa Kalobi ne ka tu su kene ya ye Ali tele ne ka fali fi foma La vida me fue enseñando y aún no sé quién soy. Da igual de dónde vengo, da igual a dónde voy. La vida me fue enseñando y aún no sé quién soy. Da igual de dónde vengo, da igual a dónde voy.